Witajcie, kochane dziewczyny. W Księdze Liczb w 13 rozdziale czytamy takie słowa. Widzieliśmy tam także olbrzymów, potomków Anaka, wywodzących się od olbrzymów. Wobec nich wydawaliśmy się sobie jak szarańcza i tacy byliśmy w ich oczach. Te słowa powiedzieli zwiadowcy, którzy wyruszyli do ziemi Kanaan. Po powrocie z tej ziemi, chociaż była ona piękna i obfitująca w mleko i miód, wystraszyli się olbrzymów. Przez to cały lud, słysząc o olbrzymach, zaczął szemrać, płakać, lamentować i narzekać. Rozgniewał się przez to Bóg na Izraela i przez 40 lat musiał błądzić po pustyni po to, by dopiero po 40 latach wejść do ziemi Kanaan. Dzisiaj parę słów na temat olbrzymów. Zapraszam na sobotnią modlitwę kobiet. Każda z nas zmagała się, zmaga się, bądź też będzie zmagać się z jakimś olbrzymem w swoim życiu. Bardzo często mówimy, że problem nas przerasta, że sytuacja nas przerasta, że spotkało nas coś bardzo, bardzo niedobrego i w ten sposób wyolbrzymiamy to, co nas spotkało jeszcze bardziej, a same jednocześnie robimy się takie bardzo, bardzo malutkie. Sytuacje mogą być bardzo różne i dlatego nie będę ich tutaj nawet wymieniać. A my co robimy, gdy staje na naszej drodze taki właśnie olbrzym? Często narzekamy, lamentujemy, biadolimy, podobnie jak ci Izraelici, opowiadamy o tym, co też złego nam się przydarzyło, bądź też z jaką złą sytuacją będziemy musiały się zmierzyć. Często mamy pretensje do Boga, dlaczego nas to spotkało i że sobie z tym nie poradzimy, albo wręcz przeciwnie, nie mówimy o tym i zaszywamy się w jakiś ciemny kąt, mamy ochotę uciec, schować się, mamy ochotę nie patrzeć w ogóle na tego olbrzyma, odepchnąć go jak najdalej. Uciekamy albo w sen, albo w słodycze, albo też w jakieś inne rzeczy, w telewizor, w książki, żeby tylko właśnie nie stanąć i nie zmierzyć się z takim olbrzymem. Takie zachowanie nie jest dobre i wiemy o tym doskonale, gdy nie ma tego olbrzyma w naszym życiu, natomiast gdy się pojawia, często zapominamy o tym, jak mamy się zachowywać, dlatego warto sobie właśnie o tym przypominać. Myślę, że wiele z nas zna to powiedzenie: nie mów Bogu, że masz wielki problem, ale powiedz problemowi, że masz wielkiego Boga. W Biblii opisanych jest wiele takich sytuacji, które pokazują walkę z olbrzymem, z olbrzymami i które pokazują, co zrobić, żeby w takiej walce zwyciężyć. Jedna z nich opisana jest w Księdze Samuela, jest znana nam wszystkim, kiedy to przyszło walczyć Izraelitom z Filistynami i nie mogli ich pokonać, ponieważ wśród Filistynów był jeden olbrzym Goliat. I gdy szeregi wojsk stawały naprzeciw siebie, wojska filistyńskie i wojska izraelskie, z wojsk filistyńskich wychodził Goliat, który był uważany za olbrzyma, chociaż wcale tak bardzo wysoki nie był, dlatego że miał zaledwie ponad 2 metry wzrostu. Ale lżył wojska izraelskie, naśmiewał się z nich i na Izraelitów padał tak wielki strach, że żaden z tych żołnierzy nie odważył się, żeby wyjść i stanąć do walki właśnie z Goliatem. Gdy Dawid o tym usłyszał, nie mógł znieść, że jakiś Filistyn lży oddziały izraelskie, które są oddziałami, na czele których stoi Pan Zastępów. Wtedy, mimo tego, że był pasterzem, postanowił, że wyruszy do walki z Goliatem i pokona go. Wziął ze sobą 5 gładkich kamieni, kij i proce. Gdy wyszedł przed Goliata, Goliat zaczął się z niego naśmiewać, bo był on mały, był taki przystojny, miał rude włosy. Goliat pomyślał, że ktoś tu z niego drwi, że wychodzi na niego z kijem i z procą. Ale Dawid nie milczał, tylko powiedział takie bardzo znamienne słowa, które są zapisane w pierwszej Księdze Samuela w 17 rozdziale. Lecz Dawid odpowiedział: ty wyszedłeś do mnie z mieczem, z włócznią i z dzidą, a ja wyszedłem do ciebie w imieniu Pana Zastępów, Boga, szeregów Izraela, które znieważyłeś. Dziś wyda cię Pan w moje ręce, powalę cię i obetnę ci głowę.
Jeszcze dziś wydam zwłoki obozów i synów ptactwu i zwierzętom. I dowie się cała ziemia, że Izrael ma Boga. Dowie się też całe zgromadzenie, że Pan ratuje nie przez miecz, ani przez dzidę. Losy wojny rozstrzyga Pan, a On wydał was w nasze ręce. Dawid doskonale wiedział, że on niejako jest wysłannikiem Boga i że tak naprawdę to Bóg będzie walczył za niego i Bóg nie pozwoli, żeby Filistyni zwyciężyli Izraela. I rzeczywiście tak się stało. Pierwszym ciosem zadanym Goliatowi Goliat został powalony, dostał kamieniem w głowę i padł. I Dawid odciął mu głowę, zwyciężył go. Zwyciężył dlatego, że wypowiedział Słowo Boże. Nie wyszedł do walki z mieczem, z dzidą, ale wyszedł z kamieniem. Każda z nas ma w ręku taki kamień, takim naszym mieczem, naszym kamieniem, którym zwyciężymy przeciwników, jest Słowo Boże. Nie wygrasz z olbrzymem milcząc, ale wygrasz z nim wtedy, gdy weźmiesz do swojej ręki właśnie miecz Słowa Bożego, gdy wypiszesz sobie fragmenty, które mówią o tym, że Bóg już dawno pokonał twoich nieprzyjaciół, pokonał każdego olbrzyma w twoim życiu i gdy będziesz te fragmenty głośno ogłaszać nad sytuacją, która jest takim olbrzymem. Tych fragmentów jest bardzo, bardzo dużo. Poświęć kilka dni, kilka wieczorów na to, żeby wypisać je w jakimś zeszycie i potem głośno je ogłaszać. Na przykład w Bogu dokonamy czynów pełnych mocy, a On podepcze naszych nieprzyjaciół. To jest zagwarantowane w Słowie Bożym, że gdy my walczymy mieczem Słowa Bożego, Bóg walczy za nas i On depcze naszych nieprzyjaciół, naszych olbrzymów. Kolejna sytuacja, która pokazuje nam, w jaki sposób zwyciężamy naszych olbrzymów, jest opisana w Księdze Jozłego. Wtedy, gdy Izraelici mieli zdobyć miasto Jerycho. Jerycho było bardzo dobrze obwarowane, bramy były zamknięte przed Izraelitami. I patrząc po ludzku, Izraelici powinni w jakiś sposób zdobywać te bramy za pomocą kilofów, młotów, czy też jakoś inaczej. I często właśnie my w ten sposób podchodzimy do naszych olbrzymów. Kobiety, jesteśmy przekonane o własnej intuicji, własnym rozsądku, własnej zaradności i próbujemy po ludzku rozwiązać nasz problem. I często jest tak, że się pokaleczymy, że się namordujemy, umęczymy, a ten olbrzym ani drgnie. Stoi dalej w miejscu i tylko się z nas naśmiewa. Musimy pamiętać, że za każdym olbrzymem stoi potężna siła duchowa, która jest przeciwna poznaniu Boga i przeciwna nam. Dlatego nie zwyciężymy jej po ludzku, ale właśnie w taki sposób, jak pokazuje nam Słowo Boże, jak pokazuje nam Pan. I tutaj też Bóg powiedział Jozuemu, w jaki sposób ma zdobyć to miasto Jerycho. Izraelici musieli przez 6 dni okrążać to miasto w konkretnym, ustalonym porządku. Na początku szli żołnierze, później szło 7 kapłanów, którzy trąbili na trąbach z rogów baranich. Za kapłanami szła skrzynia przymierza, a za skrzynią przymierza oddziały tylnej straży. W taki sposób właśnie te oddziały okrążały przez 6 dni jeden raz miasto Jerycho, nic nie mówiąc. Nie wolno im było wtedy wznosić okrzyków wojennych, okrzyków bojowych. Dopiero 7 dnia 7 razy okrążyli to miasto właśnie w tym porządku, w milczeniu, a po tym 7 okrążeniu wznieśli okrzyk bojowy i wtedy mury Jerycha padły, a oni mogli wkroczyć do miasta i zdobyć je. Co to może symbolizować? Myślę, że to okrążanie miasta Jerycha poprzez właśnie oddziały oraz kapłanów i skrzynię przymierza może być symbolem przebywania w Bożej obecności. Pokonasz olbrzyma, ucząc się przebywać w Bożej obecności. Na początku może po prostu w milczeniu. Napawaj się tym, jak potężny, wspaniały i cudowny, kochający, pełen miłości i dobra jest Bóg. Poznawaj Go i ciesz się Jego obecnością. Przebywaj blisko Niego, w takich bliskich relacjach. A
a później zacznij go głośno uwielbiać, oddawaj mu chwałę, wywyższaj go, mów o tym, jaki jest wspaniały i potężny, jaki jest wielki, jaki jest cudowny. Właśnie w ten sposób, przebywając w jego obecności i oddając Bogu chwałę, uruchamiasz największą broń, jaka tylko może być. Uruchamiasz potężne zastępy aniołów, które wkraczają do walki z Twoim olbrzymem. Tylko w ten sposób możesz go pokonać, nie własnymi siłami, nie własną intuicją, własnym rozsądkiem, własnym rozumem, bo tak tylko się pokaleczysz i poranisz i umęczysz, a olbrzym dalej będzie się z Ciebie naśmiewał. Dlatego lepiej naucz się przebywać w bliskich relacjach z Bogiem, w Bożej obecności. I Boga uwielbiać właśnie w tej sytuacji. Nie skupiaj się na olbrzymie, ale wpatruj się w Boga zastępów, Pana zastępów i On będzie walczył za Ciebie. Ostatnia sytuacja, o której chciałam tutaj opowiedzieć, została opisana na kartach Ewangelii. To Jezus Chrystus pokonał największego olbrzyma na świecie. Pokonał śmierć, pokonał grzech, pokonał diabła, pokonał każdą słabość, każdą chorobę. To wszystko pokonał przez to, że wypełnił dzieło, które Bóg dla niego przygotował. Był posłuszny Ojcu aż do śmierci krzyżowej. I gdy umarł, a potem zmartwychwstał, wtedy została uwolniona największa moc. Moc do pokonywania każdego olbrzyma, który stanie na naszej drodze, na drodze Twojej i mojej. W Ewangelii Marka w 11 rozdziale, 23 wersie czytamy takie słowa, wcześniej 22 fragment. W odpowiedzi Jezus skierował do nich słowa: miejcie wiarę w Boga. Zapewniam was, ktokolwiek powiedziałby tej górze: podnieś się i rzuć się do morza, i nie wahałby się w swoim sercu, lecz wierzył, że na pewno się to stanie, co mówi, spełni mu się. Co masz zrobić, żeby zwyciężać olbrzymów w swoim życiu? Przede wszystkim musisz uwierzyć w to, co mówi Słowo Boże, że to wszystko jest prawdą i że ta moc, która została uwolniona w czasie zmartwychwstania, jest dostępna również dla ciebie, jeżeli uwierzysz. Nie chodzi w tym zagręcie o przesuwanie gór, bo nie ma takiej potrzeby, żeby je przesuwać, ale właśnie chodzi o to, żeby zwyciężać naszych olbrzymów, czyli te problemy, które nas w życiu przerastają. Masz tę moc do tego, żeby zwyciężać, bo nie ty będziesz zwyciężać, ale właśnie Bóg i zastępy aniołów, które wyruszą tobie na pomoc. Co masz robić? Pamiętaj, że przede wszystkim w to uwierzyć. Później przebywać w Bożej obecności, tak jak Izraelici pod Jerychem. Uwielbiać Boga, ogłaszać Jego potęgę i chwałę, Jego moc, wpatrywać się w Niego, w Jego miłość, to, co On już dla Ciebie zrobił. Ogłaszać Słowo Boże, które jest silniejsze niż jakikolwiek inny miecz, jest tak celne jak kamień, który rzucił Dawid i trafił Goliata prosto w czoło. I kolejna taka wskazówka to wypełnić do końca dzieło, które Bóg dla ciebie przygotował. W ten sposób będziesz rozbrajać olbrzymów w swoim życiu. Kochany Jezu, ja dziękuję Ci za to, że Ty, umierając na krzyżu, uwolniłeś nad nami moc do pokonywania każdej sytuacji, każdego problemu, z którymi przychodzi nam się zmierzyć i który nas przerasta. Panie, dziękuję Ci za wspaniałe wskazówki, które są w Twoim Słowie, do tego, jak mamy zwyciężać. Dziękuję Ci, Panie, że Ty przestrzegasz każdą z nas, że nie możemy się chować, nie możemy uciekać, nie możemy narzekać, nie możemy lamentować i wpatrywać się właśnie w te trudne sytuacje, ale mamy stanąć do walki. I Ty pokazujesz nam, Panie, czym mamy zwyciężać. Dziękuję Ci, Boże. Dziękuję Ci, Panie, za to, że Twoje Słowo jest pełne niesamowicie ważnych, praktycznych rzeczy do codziennego życia, że nie jest to jakaś abstrakcja, że nie jest to coś oderwane od rzeczywistości, ale są to konkretne wskazówki,
które są pomocą w codziennym życiu. To wszystko dlatego, że jesteś dobry dla nas i zależy Ci do nas dużo bardziej, niż sobie jesteśmy w stanie wyobrazić. Dziękuję Ci, Panie, za to, że nie zostawiłeś nas samym sobie, że nie musimy się same zmagać z żadnym olbrzymem, ale Ty już go pokonałeś, Ty go już rozbroiłeś i Panie, za to chcę oddać sobie chwałę i cześć, za to, że wszelkie olbrzymy w naszym życiu są już rozbrojone. A my po prostu mamy Ci za to dziękować, Ciebie uwielbiać i ogłaszać Twoje słowo, które jest ostrzejsze niż każde miecz obosieczny. Chwała Ci, Wszechmogący, Święty Boże, bądź wyższony. Ja ogłaszam nad każdą dziewczyną, która teraz modli się ze mną, że wszelkie olbrzymy w naszym życiu są rozbrojone, że nie musimy się ich bać, nie musimy uciekać, nie musimy się w nie wpatrywać, a mamy wpatrywać się w Ciebie, w Twoje światło i stawać się takim jak Te. Chwała Ci, Wszechmogący, Święty Boże, bądź wyższony, bądź błogosławiony. Bądź błogosławiony, uwielbiony za Twoją miłość, za Twoją dobroć. Ja się o to modlę teraz przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Amen. Kochane dziewczyny, pamiętajcie o tym, że gdy już pokonacie takiego olbrzyma, to nie Wy to zrobiłyście, ale zrobił to Pan, który zwyciężył na krzyżu, żebyście nie uległy pysze i takiemu myśleniu, że dałyście radę. Pamiętajcie o tym, że zwycięstwo i ostatnie zdanie należy do Pana. Jeżeli będziecie w ten sposób postępować, nie będzie żadnych mocnych olbrzymów, które będą Was przerastać. Nie będą sytuacji, które będą poza Waszymi możliwościami, ale nic nie będzie dla Was trudne. Błogosławię Wam, Waszym rodzinom. Wszystkiego dobrego. Z Panem Bogiem. Pa, pa.